Co jest równie relaksujące jak rysowanie? Gapienie się na zieleń. Dlatego w domu mam 23 rośliny i więcej już naprawdę nie zmieszczę, ale je uwielbiam. Witajcie w trzecim odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić super prostą, martwą naturę, inspirowaną trochę wycinankami Matisa, którą powiesicie we własnym salonie. Do dzieła! Jak zwykle użyjemy pensila, iPada i tym razem programu Procreate. Zaczniemy od samego początku. W menu głównym musimy wybrać format, który będzie nadawał się do druku. No, zróbmy na przykład 21 cm na 29,7. Rozdzielczość 300 dpi, żeby się nam to dobrze drukowało. OK, działamy. Kiedy mówię martwa natura, super modna, inspirowana Matisem, pokażę Wam, o co chodzi, korzystając z tego, że mam tu też Pinteresta. Na pewno dużo tego widzieliście, bo wszędzie jest, w każdym wnętrzu teraz modnym. Coś takiego. Lekka abstrakcja. I to, co możemy fajnie wykorzystać, to zrzut ekranu, aby uzyskać paletkę. O, na przykład tutaj jest dużo fajnych kolorków. Zrobimy zrzut. Zachowujemy i wracamy do Procreate'a, do naszego pliku A4 i tutaj w paletce koloru możemy dodać paletę barw ze zdjęcia. Tym sposobem nie musimy być super kolorystami, mieć świetnego wyczucia kolorystycznego, po prostu wybierzmy spójne kolory i naprawdę wszystko będzie świetnie wyglądać. OK. Warstwy. Tło wybieramy z naszej paletki, może coś takiego. Wchodzimy na pierwszą warstwę. Kaligraficzny pędzel, bo tym się dobrze rysuje. I porobię tutaj takie abstrakcyjne, lekko wazony. Jak widać, linia, którą rysuję, jest bardzo, bardzo płynna. Widzicie, ona się tak klei ekstra. Tutaj będziemy używać takich organicznych kształtów, ale gdyby ktoś chciał rysować, na przykład narysować prostą linię, wystarczy... O, okej. Tu będziemy robić takie organiczne kształty, ale gdyby ktoś chciał narysować prostą linię, wystarczy trochę dłużej przytrzymać pena. OK. Albo koło. Gdybym przytrzymała jeszcze dwoma palcami. Chwila. Gdybym przytrzymała jeszcze palcem, zrobi nam się równe kółeczko. Bardzo przydatne momentami. Ale wracając do naszej martwej natury, wybieram dalej kolorki. Może coś takiego. Zrobimy taki, o. Jakiś taki liść. Idźcie na żywioł. To ma być przyjemność. Może coś zielonego. No dobra, powiedzmy, że to nam się podoba. Jak przygotować plik do druku? Bardzo prosto. Eksportujemy. To może być na przykład PDF, albo JPG, albo... No, chyba TIFF nawet nie potrzebujemy. Załóżmy, że JPG. Zapisze nam się w zdjęciach. Możemy też oczywiście od razu wysłać do drukarki we własnym domu, jeżeli mamy wszystko skonfigurowane razem. Ale powiedzmy, że ja drukuję lokalnie, za rogiem. To wystarczy, że z biblioteki wyciągnę ten już mój przygotowany plik.
10 minut, fajny obrazek na ścianę, prościzna, a jaka przyjemność rysowania. Mam nadzieję, że ten prosty tutorial Wam się podobał i spróbujecie sami. Do następnego razu. Cześć!